chciałabym właśnie przywitać Kasię, naszą tutaj dzisiejszą prelegentkę wprowadzającą nas w tematy właśnie innowacji demokratycznych i języka. Jest to już drugie nasze spotkanie z Kasią. Pierwsze można obejrzeć na YouTubie, więc cieszymy się, że mamy tutaj możliwość gościć Kasię ponownie i też mamy w planach kolejne spotkanie za 2 miesiące. Może też Kasia opowie właśnie o tej perspektywie właśnie na ten cykl. I może oddaję też głos Kasi, żeby też nie przedłużać. Ja jeszcze tylko się, Kasiu, tak, to może ja się włączę, Andrzej się włączy, jeszcze o turkusowych śniadaniach ogólnie powiemy. Kasia jest wyjątkową gościnią, bo też gościnią, która rozszerza perspektywę z takiej perspektywy patrzenia na organizację jako takie, bo często o tym mówimy, na szerszą perspektywę, na perspektywę społeczności, właśnie w tej chwili na perspektywę języka. Więc to jest też takie trochę popatrzenie z innego miejsca na wszystko, co jest turkusowe, demokratyczne, włączające, partycypacyjne. Andrzej zaraz powie statystykę, bo ją uwielbia. Tak, to jest, jeszcze ciągle nazywamy się warszawskie, to jest historyczne, bo po prostu się spotykaliśmy w różnych miastach, a w tej chwili to już nie ma, tylko jest związane z miejscem zamieszkania organizatorów. I miast jest 8 z różnym poziomem aktywności. To jest 37 śniadanie warszawskie akurat, ale tam 200 coś, Andrzej powie zaraz. 251 turkusowe śniadanie ogólnie, tak. I to, co też jest istotne, w ogóle inicjatywa turkusowych śniadań, to jest inicjatywa non-profit. Jest to inicjatywa związana z tym, żeby stworzyć przestrzeń, w ramach której możemy mówić, że można działać trochę inaczej, bardziej podmiotowo, z większym zaufaniem, co daje też wartość zarówno indywidualną dla człowieka, jak też biznesową dla firmy, bo się okazuje, że można efektywniej działać. Czyli możemy w ten sposób bazować nie tylko na rękach, bo dość często firmy hierarchiczne, mamy podejście dość mocno dyrektywne i generalnie wykorzystujemy wtedy tylko swoje ręce, ale możemy bazować przede wszystkim na serduchu, zaangażowaniu. Czyli nie walczymy o zaangażowanie innej osoby, tylko sami stwarzamy takie środowisko, które daje nam możliwość zaangażowania na głowie i na rękach. Czyli to podejście ma dać nam szansę na wykorzystanie, ale takie pozytywne, nas w całości. I taką przestrzeń tworzymy i naszą misją generalnie, nad którą w tej chwili dyskutujemy jeszcze ostatnio, bo troszkę się zatrzymaliśmy i chcemy pójść do przodu, jest to, żebyśmy wszyscy widzieli, że tak można. I generalnie tak chyba w ramach ostatniego spotkania wyszło nam słowo dobrostan jako bardzo ważne słowo, gdzie chcielibyśmy, żeby dobrostan był dostępny dla wszystkich, a nie tylko dla elit. O. I w przestrzeni wszelkiej, życiowej. Dobrze, Kasiu, teraz już cała scena twoja i uczestników, uczestniczek. Bardzo dziękuję. Cześć, dzień dobry wszystkim. Nazywam się Katarzyna Nakimowicz i cieszę się, że znowu się spotykamy na turkusowym śniadaniu. Trochę będziemy kontynuować wątek z poprzedniego razu, podczas którego mówiliśmy o Consejos Abiertos w północnej Hiszpanii, czyli takich tradycyjnych wiejskich zgromadzeniach jako alternatywnej formie demokracji, która nie jest oparta na mechanizmach wyborczych, lecz kolektywnym i bezpośrednim podejmowaniu decyzji. I dzisiaj będziemy wspólnie zastanawiać się, jakie znaczenie w rozwoju nowych form partycypacji, czyli tak zwanych demokratycznych innowacji i ogólnie w procesie zmiany ma język. Teraz udostępnię ekran, żebyście też mogły zobaczyć prezentację, którą przygotowałam i na której też będą potem pojawiać się pytania do dyskusji. Także proszę o chwilę, czy jest widoczne? Tak. Super. Więc tak, myślę, że to też będzie okazja, żeby dzisiaj zastanowić się, jaka jest ogólnie nasza rola jako jednostek w społeczeństwie i jaki możemy mieć wpływ na kształtowanie przyszłości systemów demokratycznych.
jak wiele zależy od naszego sposobu postrzegania teraźniejszości, ale też umiejętności opisywania naszych oczekiwań i wyobrażeń związanych z przyszłością. Ogólnie podczas dzisiejszego spotkania padnie prawdopodobnie więcej pytań niż gotowych odpowiedzi, ponieważ język oraz jego wpływ na kształtowanie naszej świadomości, postrzeganie świata, no to jest ogromnie złożona sprawa. Więc też nie wiem, czy rzeczywiście uda nam się wszystkie związane z tym zagadnienia omówić. Prawdopodobnie nie wszystkie i znowu będzie więcej tak zwanego food for thought niż gotowych odpowiedzi. No ale warto pamiętać o tym, że jednocześnie nasza rzeczywistość, jakie mamy do niej nastawienie, odzwierciedla się w sposobie, jaki ją określamy za pomocą słów. Czyli z jednej strony język wpływa na nas, ale my też mamy wpływ na język, jakiego używamy. Więc myślę, że warto zacząć od tego, żeby uświadomić sobie, podobnie jak w przypadku innych abstrakcyjnych pojęć, takich jak wolność czy sprawiedliwość, jak niejednoznaczne jest słowo demokracja. Co mają dokładnie na myśli na przykład ludzie z Komitetu Obrony Demokracji? Jakiej demokracji chcą bronić? Albo co można rozumieć przez slogany ruchu Indignados, czyli ruchu oburzonych, który na ulicach hiszpańskich miast wykrzykiwał nos reprezenta, czyli oni nas nie reprezentują, oni, czyli politycy, albo demokracja realia, czyli prawdziwa demokracja teraz. Ustalenie takiej wspólnej definicji demokracji nie ułatwia też coraz większa polaryzacja społeczna i pogłębiające się podziały w naszych społeczeństwach. Można powiedzieć, że jak rozumiemy, interpretujemy i definiujemy demokrację, zależy przede wszystkim od zbioru wartości i ideałów, które uznamy za ważne. To może być na przykład różnorodność, inkluzyjność, pluralizm, partycypacja obywatelska, praworządność, przejrzystość, tak zwana accountability, czyli po polsku można chyba powiedzieć rozliczalność, solidarność społeczna i tak dalej. Na przestrzeni wieków pojęcie demokracji było też płynne i zależne od lokalizacji, bo inaczej rozumiano je i praktykowano na przykład w starożytnej Grecji, czyli w formie bezpośredniego uczestnictwa w podejmowaniu decyzji w miastach, państwach. Inaczej wyglądało to w samorządnych społecznościach na obszarach wiejskich. Jeszcze inaczej od XVIII-XIX wieku zaczął być stosowany model demokracji przedstawicielskiej i parlamentarnej, którą Jean-Jacques Rousseau z kolei określał jako oligarchia elektoralna. Więc to jest nawiązanie do tego, wprowadzenie do pokazania takiej mnogości tych różnych modeli powiązanych z nim cech charakterystycznych, którą też pokazał David Held w swojej książce Models of Democracy, której właśnie omawiał złożoność koncepcji demokracji i to świetnie opisał. Ja znalazłam taki graf, żeby trochę zobrazować właśnie tę różnorodność. I ta grafika wyróżnia pięć najważniejszych modeli, które
współcześnie występują i o których się dyskutuje, głównie w takich filozoficznych, politologicznych kręgach, ale to mi się też spodobało, że tutaj jest pokazane w taki uproszczony sposób. Chociaż też warto wspomnieć, że, że mogą występować hybrydy tych i połączenia tych modeli. No ale tak ogólnie rzecz biorąc, można wyróżnić między innymi model demokracji bezpośredniej, w którym każdy głosuje i decyduje o wszystkim bezpośrednio. Najbardziej znany przykład to referenda lub zgromadzenia wiejskie, o których mówiłam na poprzednim spotkaniu. W taki sposób można najczęściej spotkać tę formę demokracji. Model płynny, podobnie jak bezpośredni, w którym można też przekazać swój głos komuś innemu, czyli oprócz tego, że można podejmować decyzje bezpośrednio, to możemy też mieć swojego, to możemy ten głos oddać komuś i to jest płynne, czyli można też komuś ten głos jakby w każdej chwili odebrać. Łączy się to z ideą e-demokracji i też narzędzi cyfrowych, które umożliwiają wdrożenie takiego płynnego modelu, na przykład system Liquid Feedback, używany przez Międzynarodową Sieć Partii Piratów. No najbardziej rozpowszechniony i znany model nam wszystkim to model demokracji reprezentatywnej, czyli ludzie głosują, aby wybrać przedstawicieli, którzy ich reprezentują, przynajmniej w teorii, i podejmują decyzje w ich imieniu. Potem model deliberatywny, w którym demograficznie reprezentatywna grupa ludzi omawia daną kwestię i podejmuje decyzje na podstawie konsensusu. To są tak zwane mini publiczności wybierane losowo i model ten funkcjonuje na przykład w postaci paneli obywatelskich, które są również organizowane w Polsce, chociaż wciąż rzadko się zdarza, żeby podejmowane w ten sposób decyzje były wiążące. No i model demokracji partycypacyjnej, w którym ludzie aktywnie i otwarcie dyskutują o sprawach publicznych i wspólnie podejmują decyzje. Każdy ma równą pozycję i decyduje większość. I z tego powodu, że właśnie demokrację można rozumieć w tak różny sposób, to też w tej mojej prezentacji posługuję się tym terminem w cudzysłowie. I żeby jeszcze raz pokazać, w jak różny sposób możemy rozumieć termin demokracja, tutaj podaję kilka definicji za słownikiem języka polskiego PWN, więc też możecie sobie przeczytać i zastanowić się może też, jaka byłaby wasza definicja i w jaki, czy zgadzacie się właśnie z tym, jak demokrację definiuje słownik języka polskiego PWN, czy też może macie jakąś inną koncepcję. Myślałam też, że możemy wspólnie przyjrzeć się, jaki wpływ na nasze rozumienie demokracji mają social i mass media. Znalazłam przykłady różnych nagłówków, artykułów i postów z internetu, które tutaj już widzicie, to jest ich pierwsza część. No i zaczęłam zastanawiać się,
Czy to właśnie można określić jako, czy to, co czytamy na co dzień, czy słyszymy w mediach, to jest demokratyczny język, czy może bardziej język, który odpowiada systemowi autorytarnemu albo oligarchicznemu? I czy są to zwroty, które rzeczywiście chcemy, żeby opisywały demokrację i sposób podejmowania decyzji w XXI wieku? Więc to jest taki zaczątek do dyskusji i też pierwsza część takich pytań do naszej wspólnej refleksji. Czyli na podstawie tych zdań, które może przeczytam tutaj na głos. Na przykład burmistrz zbudował piaskownicę. Miasto za prawie 150 milionów złotych wybuduje nowe drogi. Wszystko, czego tknie nasz włodarz, zamienia się w pył. Unia Europejska daje zielone światło i wydaje miliardy. Polacy nie chcą migrantów. Polacy chętnie kupują polskie produkty. Wszyscy Polacy chcieliby zwolnienia z podatków. No więc mi się na przykład nasuwają takie pytania, jak widzę takie treści w internecie. Na przykład, czy miasta i wsie są własnością osób, które w nich sprawują władzę? Kto tak naprawdę buduje publiczną infrastrukturę i za czyje pieniądze? Kim jest ta Unia Europejska i skąd bierze się jej budżet? Czy w Polsce mieszkają tylko Polacy i czy wśród Polaków nie ma imigrantów? W sensie, czy są też Polacy imigranci? Czy ktoś pytał kiedyś wszystkich 100% Polaków o zdanie? To jest nawiązanie do tych kwantyfikatorów, tak, które są często używane. Co to jest na przykład polski produkt? Czy pomidory albo ziemniaki mogą mieć narodowość? No to takie trochę może prowokacyjne pytania, ale też chciałam, żebyście właśnie może powiedziały, jak wy się na to zapatrujecie. Czy to tylko ja widzę jakby trochę taki absurd w tym, w jaki sposób są używane niektóre określenia w języku polskim. Kamil ma ochotę zabrać głos. Tak, jeśli mogę. Tak, moim zdaniem odniosę się do tego, co pani mówiła na temat social mediów, bo jest mi to w sumie najbardziej bliskie z tego, co pani mówiła. Jako już miałem, powiedzmy, epizod, w którym pracowałem w marketingu internetowym, co opiera się właśnie na Facebooku i tak dalej, i też opierając swoją wiedzę na dokumencie Netflixowym Social Dilemma, czyli dylemat społeczny, jakby te kanały łączności, którymi media, w sumie media, którymi władze mają do nas docierać, działają w taki sposób, że jeżeli coś ma do nas trafić, to trafi. Niezależnie jak, bo to jest tak zaawansowany algorytm, który wie o nas wszystko. I to jest i straszne, i w sumie też trochę pomocne, bo mówię, jeżeli ma coś do nas trafić, to trafi. Niezależnie jaka to będzie forma przekazu, bo jeżeli ktoś za to zapłaci, no to trafi do nas tak czy siak, prawda? No to właśnie może jeszcze ja się wypowiem jako dziennikarka. Przez 20 lat byłam dziennikarką i no i oczywiście tutaj pełne uderzenie w piersi. To są ogólnienia, to są skróty myślowe, to są no po prostu właśnie zastanawiam się, bo też mi się to nie podoba, prawda? Natomiast zastanawiałam się wielokrotnie, skąd się to bierze. I to bierze się też z naszej takiej czysto ludzkiej potrzeby skracania. Też jak ludzie, jak rozmawiamy w takich sytuacjach czysto prywatnych, to też generalizujemy, też używamy tych kwantyfikatorów.
I może problem jest w tym, że tak, w takiej szerokiej masie nie zwracamy na to uwagi, prawda? Czyli przyjęło się, mówimy tak, to w pewnym momencie staje się jakimś uzusem i wszyscy myślą, że tak ma być, prawda? Tutaj też wiadomo, media szukają właśnie tego, żeby zaczepić, żeby skupić uwagę, żeby to było właśnie takie sexy, prawda? Więc no jest to zgubne na dłuższą metę, to jest zgubne, tak. Piotrek, jeszcze tutaj się coś przebija? Jeżeli mogę, króciutko. Pewnie. Dobrze mnie słychać? Tak, świetnie. Bo jestem na wsi wśród koników i ten internet jest słaby. Ja tu dostrzegam w tych komunikatach taką formę przemocy. To znaczy ta metafora, że tam burmistrz coś zrobił, wychodzi z punktu widzenia takiego cenzora. Czyli tam się mają zadziewać demokracje, a ja jestem z boku i was oceniam. Ta metafora towarzyszy nam chyba od zawsze, tak? Bo na przykład żołnierzom się nie mówi, przez 2 lata będziesz uczył się mordować czołgiem, tylko mówi się mu, przez 2 lata będziesz się uczył jeździć czołgiem. Więc kwitując, widzę w tym taką formę, tych słowach, taką formę przemocy związaną z lękiem i strachem, a co się jakby materializuje w takiej pozycji cenzora. To ja mogę jeszcze podać więcej takich przykładów, bo to była pierwsza część. Znalazłam jeszcze takie. Na przykład obozowi władzy udało się jednak przegłosować sprzeciw Senatu. Politycy rządzącej partii postanowili. Kaczyński dokona wymiany elit. Rząd nakazał oszczędzać. Premier wprowadza zakaz wychodzenia z domu, to akurat z czasów covidowych. Władze partyjne i samorządowe podjęły szybką decyzję. No i tutaj też właśnie no pojawiają się takie zwroty jak ten obóz władzy, rządząca partia, elity polityczne. Nakazy, zakazy, władze partyjne i samorządowe. I też właśnie na jednym z takich pytań, nad którymi się zastanawiałam, czy coś takiego jak władze samorządowe, i to nie jest oksymoron. I na czym w zasadzie polega samorządność? No bo ja to rozumiem jako samoorganizację, tak? Wspólnoty. No i jeżeli zrobimy rozróżnienie na jakąś, tak, na tą wspólnotę samorządową i na władzę samorządową, to tak jakby ta władza nie była częścią wspólnoty, tylko nią właśnie rządziła. No i znowu pojawiają się nowe pytania, czy w demokracji los tysięcy, milionów osób powinien zależeć od jednej osoby czy grupy decydentów? Czy demokracja polega na tym, że jedna grupa rządzi, a inni mają się słuchać? Jaka jest, czy powinna być nasza rola jako obywateli w systemie demokratycznym? Czy chcemy, żeby rządziły nami jakieś elity polityczne czy klasy polityczne? Kim są te elity? Na jakiej podstawie tak kogoś określamy? Czy to, że ktoś został wybrany w powszechnych wyborach, oznacza, że właśnie należy do jakiejś elity? I czym ogólnie różni się rządzenie od zarządzania? To są też takie właśnie pytania do dyskusji. Ja sobie myślę też, Kasiu, że każdy z tych pytań też a propos właśnie też reprezentacji, rządzenia, zarządzania, pokazać tam różne modele, tak? To trochę te odpowiedzi będą różnorakie w zależności od modelu.
to, co mamy w przewadze w tej chwili, to jednak reprezentacje, czyli mamy wybory, reprezentacje. Pytanie, czy ta reprezentacja faktycznie nas reprezentuje, czy on reprezentuje głównie siebie, niezależnie jakby od barw partyjnych, tak? I to jest, myślę, że to jest taki też, ja sobie pamiętam gdzieś rozmowę z młodymi ludźmi, którzy właśnie bardzo jak tworzą cokolwiek, jeżeli chodzi, znaczy tworzyli ruch, tak, swój, i bardzo się bali reprezentacji. Właśnie z tego miejsca, że jeżeli ktoś może być, ta reprezentacja może być nadużytą, więc to jest jakieś ich doświadczenie, jakieś ich przemyślenia, z czegoś to wynika. Oczywiście jest to trudne do zorganizowania, bo potem im są te ruchy większe, a już nie mówiąc o państwach, no to jak to zrobić, żeby był jeden wiec 38 milionów osób. A, pan już jest, dobra, okej, okay. To ja pokrótce. Rafał nam się włączył, o, dobra. Także to myślę, że to jest mnóstwo dylematów. Język jest mega, mega ważny. Jakoś chyba wczoraj słuchałam webinaru z Miki Kasztan, która jest w ogóle niesamowitą myślicielką, i ona bardzo fajną rzecz powiedziała, że cytując też kogoś, nie przytoczę dokładnych słów, ale sens był taki, że nasz język też kształtuje naszą rzeczywistość. To, jak umiemy ją opisać, może też ją kształtować. Także, że pewnych rzeczy, jeżeli nie mamy pojęć, to nie jesteśmy w stanie ich opisać i trochę tak jakby ich nie zauważamy. Więc to jest parę takich, dwie strony elementów. Czyli język kształtuje rzeczywistość, rzeczywistość kształtuje język. I to jest koło, które samo się napędza. I pytanie, zazwyczaj z językiem jesteśmy troszkę do tyłu, ale to różnie bywa, zwłaszcza w temacie młodych pokoleń. Tak, młodzież szybciej sobie dają radę z dopisaniem różnych pojęć i wymyśleniem fajnych słów nowych. Natomiast jakby ogólnie rzecz biorąc, nie, to jest jakby rozważanie, pewnie warto by było pomyśleć w kontekście tej ramy, o której mówimy, tak jak właśnie nawiązując do organizacji, do firm, tak? Czyli jaką ramę dajemy na początku sobie, na jaką się umawiamy w firmie, i co w takim razie w ramach tej ramy się powinno zadziać. W demokracji tej, która mówi o reprezentacji, no to czujemy wokół, że ona nie jest tym chyba, co miało być w jej założeniu. Kwestia takiej autentyczności, czyli jedno jest mówione, a teraz jak jest w rzeczywistości, i pewnie jeszcze jest istotna droga, na której byliśmy, na ile mieliśmy jako społeczeństwo, jako ludzie doświadczenia wcześniejsze, które budują zaufanie, bądź budują brak zaufania. Kasiu, wracając jeszcze do tych haseł, które tutaj podajesz, ja myślę, że oprócz systemu na te hasła przekłada się też człowiek. I zauważmy, że niezależnie od systemu, my jesteśmy pobudzani pewnymi komunikatami i niezależnie od systemu, ten sposób pobudzania jest wykorzystywany przez tych dziennikarzy, tak, Małgosiu? To ten wymiar też chyba jest ważny, nie? No właśnie, a jak inne osoby też postrzegają to rozróżnienie na przykład na zarządzanie i rządzenie, jak myślicie, czy właśnie sprawowanie rządów to jest dobre określenie, które możemy właśnie, możemy używać w systemie, określając system demokratyczny? Czy właśnie powinniśmy bardziej mówić o zarządzaniu i jakbyśmy mogli sobie spróbować zdefiniować? No ja na przykład znalazłam takie rozróżnienie, że rządzenie no to jest bardziej władztwo sprawowane przy użyciu przemocy i właśnie z tym się bardziej kojarzy z narzucaniem czyjegoś zdania odgórnie, a zarządzanie no to kierowanie oparte o dobrowolność i zgodę. I działania władzy, której celem jest meritum działalności, zwie się zarządzaniem, natomiast władza dla samej władzy z przesłanek politycznych jest rządzeniem. No i popatrzcie, jak język kształtuje naszą rzeczywistość.
Tutaj może łączy się to właśnie z rządzeniem, zarządzaniem, ale tak myślę właśnie, na ile też różne społeczeństwa danych krajów są na tyle rozwinięte, żeby właśnie wziąć większą odpowiedzialność za to zarządzanie swoim dobrobytem, dobrobytem swojego kraju i też właśnie jak różne grupy, które są wybrane do zarządzania, jak kształtują później też taki rozwój świadomości o różnych mechanizmach, to politycznych właśnie, ustawodawczych, tak jak są kształtowane różne prawa, tak żeby właśnie zapraszać obywateli do uczestnictwa w tym, a jak często właśnie gdzieś skupiają się na tym, żeby może obywatele nie mieli łatwego dostępu do informacji, do tego, jakie mogą być konsekwencje różnych wyborów, tak żeby no, jednak oddali im to rządzenie, zarządzanie danym krajem. To jest też ten kawałek, o którym Kasia powiedziała, czyli panele obywatelskie, tak? My mamy już w tej chwili bardzo fajne panele, tu chyba w Trójmieście, głównie Kasiu, popraw mnie, tak. Warszawa też wykorzystuje. W całej Polsce ogólnie, ale tak, no, zaczęło się od Trójmiasta. To się od Trójmiasta, które bardzo ładnie, bardzo, bardzo fajnie te panele wykorzystywało i tam chyba akurat się wydaje, że były takie decyzje, które były podejmowane, znaczy bardzo duży głos doradczy w tym momencie i uwzględniany był w decyzjach włodarzy miasta. W Warszawie pewnie różnie i są bardziej chyba jako konsultacyjne traktowane. Nie wiem, nie mam przykładu w tej chwili, gdzie by była jakaś mocno oparta decyzja na rekomendacji panelu. Bardziej są to właśnie rekomendacje, tak, cały czas. No więc znowu to zależy głównie od tej osoby, która właśnie ma władzę ostatecznie decyzyjną, czy ona się zgadza, żeby się tą władzą podzielić. Czy oddają właśnie w ręce ludzi i wtedy jest przyjęte, że jak jest konsensus średnio przynajmniej 80% ludzi się zgadza w takim procesie na dane rozwiązanie, no to wtedy ono jest akceptowane i przekazywane dalej jako wiążąca decyzja. No i też pytanie takie, nie wiem na ile Kasia masz taką, bo jak te wszystkie systemy, które na razie, ja przynajmniej ja znam, to właśnie nawet panel obywatelski, to jest mega wymagający, tak, bo to jest też kwestia pozyskania wiedzy. Są landy chyba, znaczy miejscowości w Niemczech na pewno, które systemy consenting używają do podejmowania decyzji lokalnych, czyli też patrzą na brak sprzeciwów społeczności, co jest niesamowitą mocą, natomiast to są pewnie nieduże społeczności. Pytanie o systemy dla większych, znaczy jak to zrobić, jeżeli byśmy sobie wymarzyli nawet tą samorządność na poziomie powiedzmy miasta albo województwa, to nie mówię już o kraju, to jak ona by mogła wyglądać? Czy mamy skąd w ogóle czerpać? No przykładów jest demokratycznych innowacji coraz więcej, tylko że właśnie wciąż są to albo małe społeczności, no na poziomie miast, są też panele obywatelskie krajowe, ale one nie są wiążące. No myślę, że główne wyzwanie polega na tym, żeby właśnie z tych indywidualnych przykładów, których jest coraz więcej, zacząć ubierać to, zacząć to łączyć w sieci i widzieć, jakie są współzależności i jak możemy na tej podstawie tych najlepszych przykładów, no ale też ucząc się na błędach, jak wypracować właśnie nowy system i nowy model i potem na podstawie tego modelu wdrażać taki alternatywny system, który być może właśnie kiedyś zastąpi
tradycyjne mechanizmy wyborcze. No, mi chodziło głównie o to w dzisiejszej prezentacji, żeby przede wszystkim tak, zwrócić Waszą uwagę na to, jak często język naszej debaty publicznej niesie wrogość, taką bezsilność, a zamiast służyć porozumieniu i konstruktywnym rozwiązaniom, umacnia podziały i nasz brak poczucia sprawstwa. I chciałabym, żeby coraz więcej ludzi w Polsce zaczęło się zastanawiać właśnie, jaki model i wizja demokracji przyszłości bardziej im odpowiada. Czy to system, w którym chcemy i będziemy funkcjonować, ma być, czy ten system ma być wciąż oparty na tradycyjnych mechanizmach wyborczych, czy chcemy dalej być rządzeni przez władze, rywalizujące ze sobą partie polityczne, skłóconych polityków i otrzymywać jedynie odgórne nakazy i zakazy, bez większego wpływu na istotne sprawy dotyczące na przykład inwestycji publicznych czy kierunków rozwoju. To jest tutaj też pokazane akurat na demokracja w pełnym wydaniu. Takim trochę memicznym wydaniu, tak? Jak wygląda taka typowa walka polityczna i konflikty międzypartyjne. Czy raczej chcemy, żeby chcemy brać sprawy w swoje ręce, wspólnie dyskutować, starać się lepiej rozumieć istotę złożonych problemów, kolektywnie opracowywać i dochodzić do alternatywnych rozwiązań na podstawie konsensusu, myśleć w kategoriach dobra wspólnego i wspólnotowego zarządzania, tak jak właśnie jest to w przypadku paneli obywatelskich, o których już wspominałyśmy. Czyli tej formy demokracji deliberatywnej, która pozwala na wypracowywanie wspólnych rozwiązań i rekomendacji w istotnych społecznie obszarach przez losowo wyłonioną reprezentatywną grupę obywateli. Czy nie wiem, czy chcecie też nad tym jeszcze trochę zastanowić i skomentować? Jeśli tak, jak opowiadałaś o tym, to zastanawiałam się, na ile właśnie ta era cyfrowa, w którą wchodzimy, na ile jest w stanie wspierać to, o czym mówimy, prawda? Czyli to ten, nie wiem, nowy system głosowania na przykład, albo właśnie takie dyskusje z panelu obywatelskiego, czy... Bo faktycznie, tak, jeśli weźmiemy sobie taką duży organizm, o czym mówiła Paulina, państwo, prawda? Więc ten proces decyzyjny jest dużym wyzwaniem. Zastanawiam się, na ile tutaj w taki sposób można wykorzystywać te nowe technologie do budowania takiego społeczeństwa obywatelskiego. O nowych technologiach będzie na trzecim spotkaniu, także mogę już od razu zaprosić. Okay. Tak, no dzisiaj tak bardziej ogólnie o takiej wizji, o wizji demokracji, czy chcemy, żeby to działało od początków tam XVIII-XIX wieku, czy jesteśmy już gotowi na jakąś inną, bardziej zaawansowaną Myślę, że jesteśmy gotowi, tak. Czy czekamy na jakąś zmianę? Piotrek podnosi rękę. I dostrzegam jeszcze poza tysiącami różnych trudności, które tutaj pojawiają się, dostrzegam jeszcze dwa takie, chciałbym je tutaj zgłosić. Pierwsza to jest przestrzeń dla tych, którzy chcą być apolityczni. Czyli jakby nie chcą uczestniczyć we władzy, albo chcą uczestniczyć we władzy w ramach swojego ogrodzenia, swojego podwórka, albo w ramach na przykład swojej ulicy, czyli trzeba sąsiadów robić i nie chcą robić szerzej. I drugie taka trudność, którą dostrzegam, to ten czynnik kulturowy, że obecnie już nie tylko w międzynarodowych organizacjach, ale prawie w każdych społecznościach mamy do czynienia z osobami, które mają inne skrypty kulturowe, z
zupełnie inaczej postrzegają. To już nie jest świat mężczyzn i kobiet. To już jest świat każdego wręcz, każdy wręcz przynosi, Chińczyk przynosi swój skrypt, Polak swój skrypt, człowiek z teraz pola swój skrypt. Mhm. Czyli pan, pytanie o włączanie Piotra trochę nam się przebiło. Okej, no ja jestem na przykład zdania, że lepiej do partycypacji nie zmuszać, bardziej zachęcać. No tak samo jak czy można wprowadzić mechanizmy, tak na przykład losowanie, które umożliwia wybranie właśnie takiej reprezentatywnej grupy, która jest odzwierciedleniem różnorodności w większej grupie społecznej, tylko w takiej mikrostanie. Dlatego właśnie mówimy o tych, no po angielsku to jest mini public, po prostu mini publiczność. No ale oczywiście nawet jak ktoś dostanie zaproszenie, żeby wziąć udział w takim panelu obywatelskim czy w podobnym procesie partycypacyjnym, deliberatywnym, no to no można zawsze też odmówić, tak? No nie można kogoś do tego zmusić. Ale myślę, że wiedząc szczególnie, że wspólnie podejmowane decyzje są wiążące i jest to dla mnie akurat bardzo ważne, żeby właśnie te procesy partycypacyjne nie opierały się tylko na rozmowach, które do niczego nie prowadzą, tylko żeby było zobowiązanie od samego początku, że potem te rekomendacje będą wdrażane, no to tak, myślę, że każda z nas chciałby skorzystać z tego prawa, żeby mieć wpływ na sprawy publiczne. O tej pomysłu. Tak, właśnie, Piotrze, dawaj. To znaczy, będę polemizował. Silne prawo, a nie obowiązek. Silne prawo, ale prawo to także to prawo do nie podejmowania tych działań, do nie brania udziału w wyborach, do nie kandydowania. Tak. No ja tutaj po... Jako równoprawne podejście do zabierania głosu. Tak, że są osoby, to też widzimy w organizacjach, tak? Są osoby, które chcą mieć wpływ. Tak. To nie interesuje. I to jest to, co je kręci. Są osoby, które po prostu chcą, żeby ci, którzy tworzą rzeczywistość, tworzyli ją dobrą dla nich i wyjdą ze swojej skorupki dopiero wtedy, kiedy je bardzo mocno coś wkurzy najczęściej, tak? Jak już bardzo jest jakoś niewygoda i nie mają takiej przestrzeni, znaczy takiej chęci w ogóle, robią swoją robotę, czy sobie spokojnie żyją gdzieś tam, pracują i nie potrzebują mieć wpływu. Natomiast myślę, że tak sobie myślę, że zarówno panele, jak i referenda dobrze zrobione, te, które są dobrze przeprowadzone, to są bardzo wiedzowe, też edukacyjne formy, bo dobrze przeprowadzone referendum to nie jest na zasadzie takiej, czy jesteście za, czy przeciw, tak? Tylko poprzedzone, nie wiem, rokiem, półtora, rokiem, dwoma latami i edukacji o tej esencji, do czego dążymy i co, jakie mają konsekwencje poszczególne decyzje w ramach danej sprawy. To jest dobrze przygotowane referendum i potem przeprowadzone. Więc to są takie kawałki edukacyjne. Ja sobie myślę, że jak ktoś jest wylosowany do panelu obywatelskiego, to też to jest rodzaj takiej nobilitacji, tak, że jest reprezentantem, reprezentantką. Oczywiście jak odmówi, to odmówi. Natomiast to, co jest mega, mega ważne, że te formy opierają się, słuchajcie, na wiedzy, tak, na po prostu na przesłankach już racjonalnych, a nie na walce politycznej i kto ma, moje jest mojsze, tak?
Więc i to jest ta podstawowa różnica, tak, że tu są grupy dobierane, w panelu są, jest reprezentatywna grupa, jest ten element edukacji, jest ten element deliberacji. To jest zupełnie inna jakość podejmowanych decyzji w porównaniu do tego zdjęcia, które pokazała Kasia. No tak, no ja chciałam świadomi, prawda? Jesteśmy świadomi tych decyzji, a co, a teraz jednak obserwujemy sytuację, gdzie posłowie na przykład nie wiedzą, co głosują, prawda? Nad czym głosują, jakie to ma konsekwencje i to nie są incydentalne przypadki. No więc ja chciałam pokazać ten kontrast i jak współcześnie też możemy wykorzystywać różne techniki, w tym techniki facylitacji grup, moderacji dyskusji i też przy pomocy narzędzi cyfrowych możemy przeprowadzać te procesy partycypacyjne w taki ustrukturyzowany, konstruktywny sposób. No i tak jak właśnie Paulina wspomniałaś, na podstawie wiedzy naukowej i ogólnie dostępnych danych. Tak, żeby właśnie te decyzje były podejmowane nie tylko na podstawie wielkich emocji i pojedynczych opinii, tylko rzeczywiście, żeby to było zrobione w sposób świadomy i kolektywny, tak, na podstawie kolektywnej inteligencji. Ja mogę się tylko podzielić jeszcze a propos parlamentu i tego zdjęcia, które pokazałaś, bo ono mocno rusza. Sama struktura parlamentarna, która może kiedyś miała założenie właśnie debaty tego typu, co w panelu, w ogóle debaty. W tej chwili kiedyś miałam okazję w cudownym doświadczeniu wziąć udział, które się nazywało Parlament Wszystkich Ludzi w Teatrze Demokratycznym. W Teatrze Dramatycznym, przepraszam, już demokracja, w Teatrze Dramatycznym. I niesamowite było to, że to faktycznie było zainscenizowane debata parlamentarna, byliśmy podzieleni na partie, każdy miał bronić swoich interesów. No właśnie, bronić swoich interesów. Słuchajcie, my akurat było takie grono właśnie bardziej z partycypacyjnych środowisk. Pierwsza uchwała, jaką po pierwszym czytaniu wszystkich wystąpień, pierwsza uchwała, jaką podjęliśmy, to była taka, że przestajemy występować na mównicy, siadamy w kręgu i zaczynamy rozmawiać. Po prostu ta struktura była tak niewygodna. Do tego ona nie sprzyjała, bo ona była nadana, ta struktura ćwiczenia, którą dostaliśmy, tak, była, każdy przedstawia swoją rację, a ty masz przekonać innych do swojej racji. W ogóle nie było miejsca w tej strukturze na rozmowę, na dialog. W Sejmie, popatrzcie na parlament, na nasz Sejm, tak, czy jakikolwiek inny już ten wyjątkowy, tak? Tu nie ma dialogu w ogóle. Więc to jest o strukturach też, tak? O panele, referenda, to już jest ta struktura, która zaprasza do tego. Okej, no to ja myślę, że tak, że kontynuując i tak może już podsumowując to, co chciałam dzisiaj przekazać, no to dobrze jest być świadomymi tego, jaką rolę w postrzeganiu, kształtowaniu naszej rzeczywistości odgrywa język, jak ważne jest definiowanie, co mamy na myśli, precyzyjne wysławianie się, powstrzymywanie się od upraszczających uogólnień, używania kwantyfikatorów, które mogą wprowadzać w błąd albo nawet krzywdzić innych ludzi. Można też powiedzieć, że demokracja to również kultura, sposób życia, właśnie sztuka komunikowania się, rozmawiania ze sobą. Także zwracajmy uwagę na to, w jaki sposób używamy języka, czy kogoś nie obrażamy, nie wykluczamy z dyskusji,
wiedząc też, jak duży jest problem mowy nienawiści i ksenofobii wobec ludzi pochodzących z różnych krajów i różnych mniejszości mieszkających w Polsce. No i bądźmy świadomi sposobu tego, że od sposobu, w jaki będziemy mówić o polityce, zależy też możliwość zmiany takiego ogólnego paradygmatu myślenia. Czy będziemy wciąż tylko przedmiotami procesów wyborczych, czy raczej aktywnymi aktorami, aktorkami politycznymi? Pomyślmy też o tym, jak bardzo istotne jest otwieranie przestrzeni do debaty i wymiany różnych poglądów. Nawet na przykładzie consejos abiertos, tych tradycyjnych wiejskich zgromadzeń, które właśnie służyły rozwiązywaniu, zapobieganiu konfliktów, czy były zwyczajnie takim ćwiczeniem w sposobie rozmawiania ze sobą, podawania argumentacji i praktykowania demokracji, nie mówienia tylko o demokracji w teorii, ale właśnie o konkretnych działaniach, żeby demokracja była po prostu oparta na konkretnych działaniach i żebyśmy mogli jej doświadczać na co dzień. Miejmy też na uwadze spójność naszego języka właśnie z działaniem. Na przykład też myślałam o tym, że nadużywanie słowa partycypacja też może być groźne, bo wszystko może stać się partycypacją, nawet jeśli potem nie ma to przełożenia na poczucie sprawczości osób, które biorą udział, jak ja to nazywam, w pseudopartycypacyjnych procesach. Zastanawiajmy się, jakich słów używać, jak mówić o demokracji, żeby nie powielać schematów myślowych, tylko tworzyć jej przyszły kształt. To również od naszych narracji zależy, w jakiej rzeczywistości, w społeczeństwie i systemie chcemy i będziemy żyć w przyszłości. Może potrzebny jest też nowy język, nowe terminy i zwroty, żeby to wszystko opisać. No, wydaje mi się, że jak będziemy cały czas mówić w ten sposób o demokracji, jak w XVIII czy XIX wieku, definiować ją i interpretować ciągle jako walkę polityczną, to raczej nic się nie zmieni. I jeszcze na koniec chciałam się podzielić takim cytatem za Marcinem Natyrkowskim, autorem niezwykle ciekawej, inspirującej dla mnie książki pod tytułem Naprawić przyszłość. Dlaczego potrzebujemy lepszych opowieści, żeby uratować świat? Można powiedzieć, że rzeczywiście potrzebujemy lepszych opowieści i sam język, którego używamy, może być bardzo użytecznym narzędziem zmiany. To ode mnie tyle. Dziękuję, Kasia, i też za te inspiracje wszystkie. I też tutaj książka ciekawa. Chciałabym zaprosić może dzisiejszych uczestników właśnie do podzielenia się myślą, przywołanią, z czym wychodzą z tego spotkania. Chyba, że jeszcze są jakieś pytania właśnie do Kasi, do tego materiału, to też zapraszam. Klaudio, zanim tam myśl przewodnia, to my dość mocno mówiliśmy o demokracji, o takim systemowym podejściu, a dajmy troszkę na poziom taki bardziej rzeczywisty w firmach. Macie jakieś sformułowania, które de facto w tej chwili nie pasują z waszego punktu widzenia do rzeczywistości, które są używane, szczerze powiedziawszy, raczej nas nie wspierają, a nas blokują? Perspektywa organizacji, a język. Czy coś jest takiego, co was, nas kuje w uszy? No wszelkie sformułowania dyrektywne musisz to zrobić. Kiedy będzie to na moim biurku, prawda? No bardzo dużo takiego języka jest w firmach, gdzie
jest polecenie wykon, prawda? I to od razu ustawia też tę taką trudność. Prezes, wiceprezes, przychodzi mi do głowy. Słucham? Jeszcze raz? Przychodzi mi do głowy sformułowanie prezes, wiceprezes. Tak. No, ale nawet... Rozwiń proszę, bo... No mówimy o słowach, które nie przystają do współczesnej organizacji. A tak, no oczywiście, tak. To też to angielskie określenie CEO, Chief Executive Officer. Gdzie on, co on w ogóle, jakie tam wykonawcze rzeczy robi? Może gdzieś tam dogląda, tam przyjmuje sprawozdania od swoich dyrektorów, ale no to, co się dzieje, co jest wykonywane, to jest gdzieś u szeregowych pracowników. Więc też jaki jest kontakt, rozdźwięk pomiędzy tym, gdzie może jakieś wyobrażenie ma CEO, a tym, co się dzieje gdzieś u źródła tej pracy całej. Klaudio, fajną rzecz powiedziałaś i moje ucho to wyłapuje. Szeregowi pracownicy, ci na dole. W no, takich hierarchicznych strukturach, że mamy tego CEO. Ale to od razu szeregowi, szaraczcy, to ci co, w ogóle możemy ich wymienić, nie? Wręcz. Tak, w szeregu stoją. Formułowania, które nie wspierają tej podmiotowości, tego ja mam wartość, tylko one umniejszają, nie? Jeśli mówimy o takich właśnie firmach, gdzie właśnie mamy tych CEO, dyrektorów i tak coraz te niższe gdzieś poziomy zarządcze, ale mamy też firmy, które jednak wdrażają płaskie struktury i tam pewnie takie słowa, takie określenia by się nie pojawiły. Mi przychodzi do głowy takie naturalne sformułowanie HR, tak? HR tłumaczone jako human resources, po polsku jako zasoby ludzkie. Bardziej podoba mi się rozwinięcie tego skrótu resourceful human. No właśnie, może też jakieś pozytywne przykłady. Może jakieś nowe zwroty, które właśnie pomagają nam opisać taką nową rzeczywistość, w której chcielibyśmy funkcjonować na co dzień w pracy czy w życiu. Z zarządzania agile'owego. No tak, no to tutaj gdzieś to podejście stara się wzmocnić zespoły, tak umocować się do samoorganizacji, samozarządzania, tak? Więc to też i ten empowerment, ale to też jest takie, może być dwuznaczne, że to jest jakby przekazanie tej mocy umocowania, tak? Że się empower Teams, tak? To jakby, że to musi być jakaś transakcja, tak? A nie, że to już mają tą władzę, już mogą się samozarządzać, samoorganizować. I to też jaką strukturę stworzy do tego. Ja myślę, że kierunek też idący, Kasiu, na to, żeby bardziej używać my, a nie ja. Żeby używać my, a nie wy. Żeby po prostu w ten sposób pokazywać, że jesteśmy razem i stanowimy siłę. Każdy z nas poprzez to my, w tym my, znajduje się i widzi swoją wartość. Nie mówić, oni to znowu są źli, jak coś jest złego, to my znowu jesteśmy źli, no trudno. No nie. Żeby pamiętać o tym, ale znowu, to jest dość mocno wpisane w kulturę organizacyjną danej firmy, szerzej. To jest bardzo mocno wpisane w kulturę danego kraju. Jest skoncentrowanie na szukaniu rozwiązań. To też poszukajmy rozwiązań. I zaszyta przemoc. No bo jeżeli prawnik mówi, że wygraliśmy sprawę, to mówi my. A jak przegraliśmy, to mówi przegrał pan prawo. Tak? Tak się tak, tak? muszę tutaj się przyjrzeć temu, czy tak się dzieje. No, no właśnie, no dla mnie jest pytanie też takie, jak stworzyć system, w którym nie ma przegranych i wygranych, tylko jest bardziej win-win.
tak, czyli właśnie w takiej perspektywie przyszłościowej, jak zaplanować rzeczy dla dobra wspólnego i jak podejmować decyzje, z których większość osób po prostu będzie zadowolona i potem będzie mogła z tego korzystać, nie tylko indywidualnie, tylko właśnie jako wspólnota. Właśnie też tutaj utkwiło jeden z punktów, żeby ten język był spójny z działaniem, bo dochodzą do mnie takie sygnały, na przykład, że firma ma na sztandarach równość, zapraszanie do wspólnego działania, natomiast w momencie, kiedy ktoś dzieli się jakimiś swoimi opiniami albo ma zdanie inne niż wszyscy, to pojawia się właśnie jakiś tam ostracyzm, prawda, czyli no jest pewna niespójność między tym, co mówimy, a co robimy. To sobie zabieram. Zabieram taką myśl, że może z czasem, w niedalekiej przyszłości w Polsce powstanie tylko słowo partia. Aż tak? No. Może te korpusowe śniadania już tak rozrastają się może w tych poszczególnych miastach, gdzieś ta idea też w różnych firmach się pojawia, ta świadomość o tym podejściu i o różnych też frameworkach i po prostu też jakby sposobach wdrażania korpusu gdzieś się pojawia, więc może gdzieś też dotrze to do kręgów politycznych. Znaczy na pewno by to sprzyjało budowaniu świadomości, że można inaczej, bo jednak wiele osób ciągle może żyć w takim przekonaniu, że nie da się inaczej. To mogę też od razu polecić jeden z moich artykułów. On się pojawił w języku angielskim parę lat temu pod tytułem Network Parties, w którym właśnie opisuję model takiej partii sieciowej na podstawie badań przypadków, między innymi partii Podemos w Hiszpanii, która wyrosła z tego ruchu Oburzonych, Indignados, to na poziomie krajowym, na poziomie lokalnym w Katalonii Barcelona en Comú. No i też parę innych przykładów w tym Międzynarodowa Partia Piratów, o której też dzisiaj wspominałam i w jaki sposób możemy, no tam też właśnie szukałam odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób możemy wykorzystywać narzędzia cyfrowe, żeby włączać ludzi w podejmowanie decyzji publicznych i jak tworzyć takie horyzontalne, jak te narzędzia cyfrowe mogą pomagać w tworzeniu horyzontalnych struktur. Zarządzania. Gdzie można znaleźć ten artykuł? Kiedyś powiesz? Tak. Może Kasia wrzucić jeszcze na Akademia na pewno. Mogę wrzucić link. Dobrze, to bardzo proszę. Okej, to przestanę też tutaj udostępniać ten ekran. Okej. I zaraz się z Wami podzielę linkiem na czacie. Jest. Super, dzięki. Czy ktoś jeszcze chciałby podzielić się jakąś myślą, odkryciem, z którym wychodzi? Ja chciałam podziękować Kasi za to, że uzbroiła turkusowe śniadanie. Każde słowo teraz ma znaczenie, że uzbroiła turkusowe śniadania w takie meta pojęcia, meta sprawy, bo czasami zbytnio skupiamy się na tych taktykach, a
a potrzebna jest refleksja także nad takimi meta strategiami. Bardzo Ci dziękuję, Kasiu, za ten temat. Ja też Wam bardzo dziękuję i cieszę się, że nie muszę się nad tym zastanawiać sama, tylko że są osoby, które chcą też na ten temat dyskutować i widzą sprawę w podobny sposób. Mają też nadzieję, że właśnie za pomocą demokratycznych innowacji języka możemy zmieniać naszą rzeczywistość na bardziej demokratyczną, sprawiedliwą i różnorodną. Naprawdę bardzo, bardzo inspirujące spotkanie. Dziękuję bardzo.